pętla w Złotym Stoku. Bardzo ją lubię, około 6 km podjazdu i 6 km zjazdu. O, nie ma jak to mucha padnie do gardła. Fajna trasa z jednym takim mocnym podjazdem, serpentyna. Bardzo, bardzo mi się podoba. Kurde, niedobre są mogły. Nie są smaczne. Pierwszy mój wypad w tym roku. Może jestem ciekawy, czy uda mi się pojechać i wjechać bez schodzenia z roweru. Może być problem, ale zobaczymy. Przez dwa dni padało, ale bałem się, że będzie duże błoto. Błota nie ma. Jest fajna trasa. No i co? Nie pamiętam. Chyba jeszcze ten.
No, zaraz się zacznie wspinanie. Takie troszeczkę większe. Cały czas jedziemy pod górę. Jednak nie aż takim dużym nachylaniem. To będzie 6 km w górę. Tempo 180, puls 183. Trochę wysoki. Nie mam kondycji. O, nie mam kondycji. Niestety. O. Chyba ten. Nie pamiętam.
tu chyba ścieżka prowadzi. Ulala, nachylenie 9 stopni.
Ojku. Jeszcze 3 km wspinania. Jesteśmy w połowie drogi. Jeżeli chodzi o wjazd na szczyt, zaraz będzie kryzys. Będzie taka serpentyna. O! Z ciężkim podjazdem dla mnie. I się zaczyna. Dobry morderczy odcinek.
mam lekki kryzys. Pierwszy kryzys. Mam nadzieję, że teraz to się wszystko unormuje. Puls 184. Dość wysoki, ale w pierwszym roku, jak miałem stwierdzoną arytmię serca i puls mi skakał, to tu dochodziło już do 200 i pokazywały się mroczki przed oczyma. Znaczy oczami. Na razie mroczków nie ma. Jeszcze udanie mi się jechać. Prawie 4 km za mną podjazdu, chyba już bliżej niż dalej. Puls się troszeczkę uspokoił. 174, 173.
pierwszy poważny kryzys minął. Czekamy na drugi. Kryzysik.
Tutaj już się udało gramolić.
To Michałek. Teraz około 6 km w dół. O, tu można sobie zrobić grilla, ognicho i lecimy. O, o. Warto było wspinać się w górę, żeby teraz mógł sobie spokojnie zjechać. Pięknie to było. Teraz zjazd.
Tu.
skończyłem. Ale nie widziałem znaku, cholera. Jasna. Dzielę to oznakowanie piękne. Kurde, nie ma internetu.
Raste te nawroty. Strasznie. Mam problem. Teraz spadę na nich.